Starożytni Persowie mają przechlapane. Nasza perspektywa na ich imperium, na bądź co bądź pierwsze supermocarstwo świata, jest bardzo zaburzona. Persowie nie pozostawili po sobie żadnej kroniki w formie narracyjnej. Wiecie, takiej w stylu Herodota. Takiej, dzięki której moglibyśmy poznać ich punkt widzenia. A skoro przy Herodocie jesteśmy, to jego dzieje są główną przyczyną naszego zaburzonego obrazu Imperium Achemenidów. Jego opowieść o Persach, w której widać wyraźny kontrast, czyli dobrzy Grecy kontra dziwni i barbarzyńscy władcy wschodniego imperium, wywiera na nas wpływ nawet dzisiaj. Mimo tego, że znajduje słowa uznania dla Persów, tak wyraźnie faworyzuje jedną ze stron. Ja sam jestem winien opierania się głównie na tej greckiej perspektywie. W materiałach na temat bitwy pod Termopilami oraz bitwy pod Maratonem przedstawiłem grecką perspektywę ze względu na to, że perskich źródeł na ten temat po prostu nie ma. Czy to znaczy, że Persowie nie pozostawili po sobie żadnych źródeł? Pozostawili, i to bardzo dużo, tylko tak jak powiedziałem, nie w formie narracyjnej. Rozbudowana biurokracja Imperium Achemenidów oraz fakt, że protokołowali i zapisywali praktycznie wszystko, daje nam niezły pogląd na to, jak funkcjonowało to ogromne królestwo. Brakuje nam jednak ich perspektywy na światowe wydarzenia, w które byli zaangażowani. Herodot pisał swoje dzieje pod tezę. Późniejsi historycy, zarówno ci z czasów starożytnych, jak i późniejszych, idą śladem ojca historii. Możemy pokusić się o stwierdzenie, że to pierwszy przypadek tak zwanego orientalizmu. Ten termin pojawił się po raz pierwszy w XX wieku i miał krytykować tak zwane studia nad Orientem, czyli nurt w nauce, który do jednego worka wrzuca wszystkie kultury Azji oraz którego celem jest ukazanie, że kultura Wschodu jest zarówno gorsza, jak i stanowi zagrożenie dla kultury Zachodu. Taki pogląd, choć jeszcze wtedy tak nie nazywany, zdecydowanie umocnił się w czasach kolonializmu. Orient to wymysł europejski. Jednak już w starożytności greccy czy rzymscy historycy stosowali podobne zabiegi. Gdy czytamy o wyprawie Aleksandra Wielkiego, na przykład u historyka Flawiusza Ariana, państwo perskie może jawić się na takie, które jest na skraju załamania, a Aleksander przybywa, by pomścić najazdy, których Achemenidzi dokonali 150 lat wcześniej w trakcie wojen grecko-perskich. Prawda jest jednak o wiele bardziej skomplikowana. Po pierwsze, perskie imperium w trakcie wyprawy Aleksandra działało całkiem prężnie. Jeżeli pojawiały się jakieś pęknięcia, dotyczyły one intryg prowadzonych na królewskim dworze. A sam Aleksander przybył do imperium prawdopodobnie po to, by zdobyć jego ziemię. No i w końcu mamy popkulturę oraz film 300, który kończy się zaraz przed bitwą pod Platyjami i praktycznie zaraz przed napisami końcowymi słyszymy z ust spartańskiego wojownika, że nadszedł czas na wyzwolenie świata z mistycyzmu i tyranii. Z jednej strony film odhacza wiele tropów orientalizmu, a z drugiej przedstawia Greków jako tych racjonalnych, twardo stąpających po ziemi, co jest dalekie od prawdy. Wśród ludów starożytności to Grecy byli jednymi z najbardziej zabobonnych. Herodot wręcz przeciwstawia religijność perską greckiej, twierdząc, że Persowie nie budują pomników oraz świątyń dedykowanych bogom. Miało to kontrastować z przepychem kultu greckich bogów. Tak swoją drogą, Herodot nie pisze tutaj prawdy. Persowie jak najbardziej budowali świątynie oraz miejsca kultu, ba, ich imperium było bardzo tolerancyjne, jeżeli chodzi o czczenie różnych bogów. W swojej książce pod tytułem Persowie – Epoka Wielkich Królów profesor Lloyd Llewellyn Jones otwarcie krytykuje słowa Andrew Baylisa, który w rocznicę bitwy pod Termopilami głosił, że to zwycięstwo na rzecz wolności. Persowie nigdy nie dążyli do obalenia demokracji, cokolwiek to słowo oznacza w starożytnym kontekście. W rzeczywistości wiele jońskich miast państw praktykowało demokrację pod perskimi rządami. Zwycięstwo nad Spartą, najbardziej ciemiężycielskim, ograniczającym swobody państwem antyku, byłoby zwycięstwem na rzecz wolności. Położyłoby kres niemal terrorystycznej dominacji Sparty nad resztą Grecji. Pogląd, jakoby Persowie hamowali i krępowali rozwój kulturalny Europy, jest absurdem. Dla osób przyzwyczajonych do zmitologizowanego obrazu Ateńczyków czy Spartan, obrońców wolności i demokracji, takie słowa mogą wydawać się wręcz obrazoburcze. Niemniej,
jest w nich sporo prawdy. Spartańska wolność opierała się na ciemiężeniu ludów im podległych, a ateńska demokracja była demokracją tylko dla wybranych. Nie wspominając o tym, że los kobiet w starożytnych Atenach był bodaj najokrutniejszym ze wszystkich greckich miast państw. Stoi to w kontraście z rolą kobiet na perskim dworze oraz tym, jakim szacunkiem były otoczone. No i po tym przydługim nieco wstępie, chciałbym powitać Was w pierwszym odcinku cyklu dotyczącym powstania oraz upadku pierwszego supermocarstwa na świecie, czyli Imperium Achemenidów. Pierwszego odcinka z dwóch planowanych, chociaż może się to zmienić, zależy jak się rozpisze. Oczywiście możemy się spierać co do pierwszeństwa Persji do tytułu supermocarstwa. Wcześniej przecież dominowały w tym regionie Babilon czy Asyria i były to potężne kraje. Mało tego, tworząc swoje imperium, Persowie co nieco od Asyryjczyków podpatrzyli. Niemniej ani Asyria, ani Babilon nie osiągnęły takiej potęgi, jaką osiągnęło Imperium Achemenidów. Fakt, że tak ogromne królestwo utrzymywało stabilność wewnętrzną praktycznie przez cały czas swojego istnienia, jest naprawdę imponujący. Żadna z poprzednich potęg, która narodziła się w Azji Środkowej, nie wywarła tak dużego wpływu na resztę znanego świata. Przodkowie Persów pojawili się na wyżynie irańskiej około roku 1300 przed naszą erą i stanowili część większej grupy. No i ta grupa migracyjna podzieliła się na dwie. Jedna udała się właśnie w kierunku wyżyny irańskiej, a druga w kierunku Indii. Badacze wyróżniają trzy etapy migracji. Pierwszy, w trakcie którego migrowały plemiona hodowców bydła, szukające dobrego miejsca dla wypasu swojej trzody. Drugi etap to migracja dużych plemion kierowanych przez armię. Trzeci zaś etap to migracje koczowniczych plemion poruszających się na koniach. To właśnie stąd wzięło się zamiłowanie Persów do jazdy konnej oraz do łucznictwa. Łuk był najszlachetniejszą bronią, a umiejętność posługiwania się nim była obowiązkiem każdego Persa. Jednak wyżyna irańska nie była pusta, zamieszkiwały ją różne ludy, z których najważniejszym byli Elamici. Na tych terenach osiedlili się już około roku 3000 przed naszą erą i wykształcili własne monumentalne budownictwo, własną kulturę oraz własną odmianę pisma klinowego. Ich stolicą było miasto Suza. W przyszłości Elamici staną się częścią Imperium Achemenidów, jednak więź kulturowa między Persami a Elamitami wytworzyła się jeszcze wcześniej. Z ludów koczowniczych, które osiedliły się na wyżynie irańskiej, odznaczały się dwa. Słynący z hodowli koni Medowie oraz Persowie. I o ile Persowie porzucili koczowniczy tryb życia, tak Medowie trzymali się go bardzo mocno, nawet wtedy, kiedy założyli stolicę w mieście zwanym Ektabana. Medowie oraz Persowie podzieleni byli na plemiona, na czele których stali Hanowie. Zależności plemienne i rodzinne, sojusze oraz właśnie między nimi stanowiły stały punkt życia społecznego. Co się zaś tyczy bohaterów dzisiejszego odcinka, czyli Persów, to osiedlili się oni u podnóża gór Zagros. Jednak nazwa Persowie pojawiła się dopiero później i wzięła się właśnie od tych gór. W IX wieku przed naszą erą w asyryjskich raportach pojawia się wzmianka o trybucie od mężów z kraju Żebra, czyli od Hanów ludu Parsuwasz. Skąd więc Parsuwasz? Ano z języka staroindyjskiego, gdzie słowo parćwa oznacza żebro, a te żebra to nic innego jak szczyty łańcucha gór Zagros. Ludzie, którzy osiedlili się na tych terenach, stali się ludem zamieszkującym kraj Parsa, choć jak wskazują inne asyryjskie źródła, osiedlili się również w rejonie zwanym Anshan. Tam też powstał ważny ośrodek władzy. Pierwsze informacje na temat Persów czerpiemy właśnie ze źródeł asyryjskich. Wspominają one m.in. o Hanie imieniem Teipses, a także o późniejszym władcy o imieniu Kurasz, który jest prawdopodobnie Cyrrusem I. To nie jest jeszcze ten Cyrrus, założyciel dynastii Achemenidów, a jego dziadek. Nie myślmy jednak, że ów pierwszy Cyrrus był królem wszystkich Persów. Jego tytuł dotyczył głównie jego plemienia, Pasargadów. Plemię było najwyższym ogniwem struktury społecznej Persów. Podstawową komórką zaś była rodzina. Kilka rodzin tworzyło klan, a kilka klanów plemię, na którego czele stał Han. Po śmierci Cyrusa I na czele Pasargadów stanął jego syn, Kambyzes. O istnieniu tych władców czy Hanów wiemy dlatego, że wspominają o nich
inne źródła nie dotyczące ich bezpośrednio. O Cyrusie I wiemy dlatego, że wspominają go źródła asyryjskie, a o Kambyzesie I wiemy dlatego, że wspomina o nim jego syn, Cyrus II, zwany potem jako Wielki. Według rzymskiego historyka Diodora Sycylijskiego wszelkie cnoty Cyrusa, takie jak męstwo oraz mądrość, były efektem nauk jego ojca. Jednak znamy również imię matki Cyrusa, Mandane. Cyrus był dzieckiem dwóch światów, perskiego od strony ojca oraz medyjskiego od strony matki. I choć jego imię na stałe zapisało się w annałach historii starożytnej, tak niewiele wiadomo o jego młodości. Nie jest nawet znana dokładna data ani miejsce jego narodzin. Przyszedł na świat prawdopodobnie między rokiem 600 a 590 przed naszą erą. Wiemy natomiast, kiedy objął panowanie nad Pasagradami. Stało się to po śmierci jego ojca w roku 559 przed naszą erą. Początek panowania nie należał jednak do łatwych. Persja nie była do końca autonomiczna. Znajdowała się w strefie wpływów potężnego Imperium Medów. Jeszcze za czasów Kambyzesa, władca Medów, Astyages, planował zdobyć Babilon pod rządami króla Nabuchodonozora II. Ojcu Astyagesa, Kiakseresowi, udało się zawrzeć sojusz z Babilonią, jednak syn tego sojuszu nie utrzymał i do prowadzenia wojny potrzebował ogromnej ilości zasobów i prośby o te zasoby słał m.in. do Persji. Siłą rzeczy Persowie zostali w tę wojnę wciągnięci. Daninę płacili niechętnie, więc Astyages osadził w Persji medyjskiego namiestnika, który miał czuwać nad regularnością ściągania danin. Medyjskie posterunki zaś wchodziły coraz głębiej poza granicę. Problem w tym, że Astyages budził coraz większą niechęć, nie tylko wśród ludów, z którymi wojował, ale przede wszystkim na swoim własnym podwórku. Wydaje się, że zaczął podpatrywać babiloński styl monarchii, w której król jest otoczony tajemnicą, niedostępny dla ludzi. Stało to w sprzeczności z tym, do czego był przyzwyczajony lud koczowników. Sprawiło to, że część szlachty z otoczenia króla zwróciła się z poparciem do Cyrusa. Władca Medii jednak wkrótce się o tym dowiedział i przeczuwając nadciągający bunt, zaczął się nań przygotowywać. Pikanterii tej całej sytuacji dodaje fakt, że Cyrus od strony matki był wnukiem Astyagesa. Był więc również pretendentem do tronu, jednak Astyages pozbawił go tego tytułu jednym prostym ruchem. Biorąc pod uwagę to, że Cyrus zbierał sprzymierzeńców, władca Medów również takowych potrzebował. Na czele jednego z najbogatszych rodów Medii stał Han Spitames. Astyages, by pozyskać go dla swojej sprawy, wydał za niego swoją córkę, Amytis. Wraz z córką Astyages ofiarował Spitamesowi całą Medię. Tym samym zyskał sprzymierzeńca oraz pozbawił wnuka praw do tronu. Wojny nie dało się już uniknąć. Nim jednak przejdziemy dalej do konfliktu między Astyagesem a Cyrusem II, zatrzymajmy się na chwilę. Albo nie, nie zatrzymujmy się, przeskoczmy w czasie do przodu o jakieś 100 lat. Do czasów, kiedy Imperium Achemenidów było już supermocarstwem. Władza królewskiego dworu Persów rozciągała się od Egiptu po Indie i przez nieco ponad 200 lat funkcjonowała bardzo dobrze. Oczywiście bunty i rebelie co jakiś czas wybuchały, ale nie sprawiły, że imperium rozpadło się od środka. Potrzeba było ogromnej wydajności zaplecza urzędniczego oraz biurokratycznego. Potrzeba było praw, które będą trzymały to wszystko w kupie. No i autorytetu władcy, który przez propagandę kreował się na pomazańca bogów. Mieszkańcy imperium winni byli władcy Data, czyli musieli być lojalni wobec niego. Data oznaczało też jednocześnie boskie i królewskie nakazy. Niemniej sami władcy nie stali ponad prawem. Zdarzało się, że król przypatrywał się konkretnym sprawom sądowym i wydawał wyroki, jednak nie mógł przypatrywać się, co oczywiste, wszystkim konfliktom prawnym na terenie swojego imperium. Do tego potrzebował sędziów, do tego potrzebował urzędników czy satrapów, którzy rozmieszczeni byli po całym imperium. Tak jak mówiłem na wstępie, Persowie nie pozostawili po sobie żadnych źródeł w formie narracyjnej. Archeolodzy odnaleźli jednak dziesiątki tysięcy dokumentów urzędowych, między innymi dotyczących procesów sądowych, zapisanych pismem klinowym na glinianych tabliczkach. Dzięki tym dokumentom mamy duży wgląd nie tylko w to, jak funkcjonował aparat państwowy, ale również w pracę poszczególnych mieszkańców imperium.
Dzięki takim tabliczkom możemy nawet poznać ich imiona. Persowie zapisywali bowiem wszystko. Oto przykład wzięty z książki Persowie, epoka wielkich królów. 130 litrów jęczmienia dostarczonych przez Amawartę otrzymał Barik El w miejscowości Hiszema. 21 rok panowania Dariusza, miesiąc Shibari, listopad-grudzień 501 roku przed naszą erą. To zamiłowanie do protokołowania wszystkiego nie wzięło się jednak znikąd. Persowie podpatrzyli to u Asyryjczyków oraz Elamitów. Największe źródło archeologiczne tych tabliczek odnaleziono w latach 30. XX wieku. W trakcie wykopalisk w mieście Persepolis, w północnej części pod fortyfikacją oraz w centralnej części pod skarbcem odnaleziono prawie 30 tysięcy takich tabliczek. Te tabliczki znane są dzisiaj jako tabliczki fortyfikacji oraz tabliczki skarbca. Te pierwsze dotyczyły transportu żywności i napojów oraz racji, które były przydzielane robotnikom. Te drugie zaś dotyczyły dystrybucji żywności oraz srebra wśród osób, które pracowały w królewskich siedzibach. I tutaj zaznaczyć trzeba, że te tabliczki dotyczą jedynie końcowego okresu panowania króla Dariusza I i początkowych lat panowania króla Artaxerxesa I. Tak więc te niespełna 30 tysięcy tabliczek obejmuje raptem kilkanaście lat istnienia Imperium Achemenidów. Jednak sumienna biurokracja to nie jest jedyna rzecz, którą Persowie mieli opanowaną do perfekcji. Te tabliczki często były poleceniami, które trzeba było dostarczyć z jednego miejsca na drugie. Najlepiej jak najszybciej. Potrzebna była więc sieć świetnej jakości dróg oraz jeszcze lepszy system poczty kurierskiej, której nie dorównali nawet starożytni Rzymianie. Pomimo tego, że w większości nie były brukowane, infrastruktura drogowa Imperium Achemenidów była niesamowicie zadbana. Każda część ogromnego terytorium była połączona ze stolicą siecią traktów, po których można było podróżować bardzo szybko. Starożytni kronikarze, tacy jak Herodot, nie mogli nadziwić się, jak sprawnie zorganizowano dostarczanie poleceń oraz wiadomości. System ten nazywał się Piradazisz, co możemy tłumaczyć jako szybkobiegacza. Przy każdej drodze stały odpowiednie stacje kurierskie, przy których przekazywano wiadomości do dostarczenia. Jak pisał Herodot, powiadają bowiem, że ile dni wynosi cała podróż, tyleż rozstawia się koni i ludzi, na każdej stacji dziennego marszu stoi koń i człowiek. Na drogach Imperium regularnie rozmieszczane były stacje przeznaczone do odpoczynku zarówno ludzi, jak i zwierząt. Istniały również zajazdy opływające w luksusy, przeznaczone do goszczenia dworu królewskiego, gdy ten wyruszał w podróż. Do tego podróżowanie po imperialnych drogach było bardzo bezpieczne jak na starożytne standardy. Persowie posiadali bowiem coś w rodzaju oddziałów policji drogowej, a jej posterunki były wokół dróg licznie porozstawiane. Przez drogą miały być również szczątki bandytów, którzy decydowali się na drogowe rabunki. Te były bardzo surowo karane. Najdłuższą, bo łączącą ze sobą Suzę oraz Sardis drogą, była tak zwana Droga Królewska. Przebiegała praktycznie przez całe Imperium i wynosiła około 2400 km. Teraz wejdźmy jednak na drogę, która poprowadzi nas z powrotem do Cyrrusa. Cyrus nie poddał się, nie uległ Astyagesowi i na przestrzeni 5 lat powiększał grono swoich zauszników, również przez małżeństwo. Poślubił m.in. Kasandanę, córkę potężnego perskiego szlachcica o imieniu Farnapes. Był on członkiem starego i szanowanego rodu Achemenidów. Wraz z Farnapesem poparcie dla sprawy Cyrusa wyraził Nestor Achemenidów, Arsames oraz jego syn, Hystapes. Jednak zjednoczenie perskich plemion pod wspólnym sztandarem mogło nie wystarczyć. Cyrus potrzebował sojusznika z zewnątrz. By go znaleźć, skierował swój wzrok ku Babilonii. W tym czasie na babilońskim tronie zasiadał fanatyk religijny, król Nabonid. Jak się miało później okazać, był to ostatni król Babilonu. Ostatni za sprawą Cyrusa, ale nie uprzedzajmy faktów. Cyrus dobrze rozegrał fanatyzm kierujący życiem Nabonida i udało mu się go pozyskać. Pokierował go do Harranu, świętego miejsca, którego mieszkańcy od lat żyli pod okupacją Medów. Dla tak religijnego króla jak Nabonid, odzyskanie świętego miejsca było niewątpliwie dostatecznym powodem, by pójść z Astyagesem na wojnę. Cyrus wkroczył do Medii i przez 3 lata, czyli od 553 roku przed naszą erą do 551 roku przed naszą erą,
maszerował w kierunku stolicy Medii, Ektabany. W międzyczasie przyłączały się do niego sojusznicze plemiona, jednak sam Astyages nie próżnował i w końcu uderzył kontratakiem, który okazał się skuteczny. Król Medii dokonał inwazji na Persję i wojska Cyrrusa musiały ratować się odwrotem. Do ostatecznej konfrontacji doszło w trakcie bitwy pod Pasargadami. Wydawać by się mogło, że Astyages, zmuszając Persów do odwrotu, znalazł się na zwycięskiej pozycji. Nic bardziej mylnego. Persowie zebrali wszystkie siły sojusznicze, które rozbiły wojska Astyagesa. Do tego w trakcie bitwy część medyjskich wojsk zbuntowała się i przystała do Cyrrusa. Astyages musiał salwować się ucieczką, ale wkrótce został pojmany. O tym, że Cyrus II był nie tylko świetnym dowódcą, ale i wytrawnym politykiem czy dyplomatą, świadczy fakt, że nie zamierzał karać Medów za poczynania Astyagesa. Wręcz przeciwnie, zapewnił im równe traktowanie oraz możliwość obejmowania ważnych stanowisk. Ogromne tereny Medii zaś stały się częścią raczkującego jeszcze Imperium Cyrrusa II. Nadeszła pora, by uporządkować sytuację. Przede wszystkim król nagrodził swych sojuszników. Zabił Spitamesa, zięcia Astyagesa wraz z jego rodziną, chociaż oszczędził żonę, Amytis, która jednocześnie była również ciotką Cyrrusa. Rodzinne powiązania były na dworze perskim bardzo zawiłe i wszelkie działania czy związki miały przede wszystkim charakter polityczny. Najwyższą wartością było przetrwanie rodu oraz zachowanie linii krwi. Amytis miała polityczną wartość, więc Cyrrus ją poślubił. Co się zaś tyczy samego Astyagesa, to został potraktowany łaskawie, choć relacje na temat jego dalszych losów różnią się od siebie. Według historyka Ktezjasza objął stanowisko namiestnika partii, by potem zostać zamordowanym przez swojego rywala. Herodot zaś utrzymuje, że żył na dworze królewskim jako jeniec. Jakikolwiek by nie był dalszy los króla Medii, przestał się on już liczyć. Pozbycie się Astyagesa nie oznaczało jednak końca oporu. Bądź co bądź, tak potężny król miał wielu zaoszników i jednym z nich był Krezus. Tak. Ten Krezus, który kojarzy nam się z chciwością oraz bogactwem. Krezus był również szwagrem Astyagesa. Według podań, z czego oczywiście są to głównie podania greckie, Krezus był osobistością w najlepszym razie szemraną, a na pewno bardzo łasą władzy i ostrzył sobie pazury, by zająć ziemię Cyrrusa. Legenda, którą znajdziemy u Herodota, tak więc prawdopodobnie nie jest rzeczywista, głosi, że wyrocznia delficka przepowiedziała, że jeżeli uderzy na perskie państwo, to zniszczy wielkie królestwo. Oczywiście Krezus od razu pomyślał, że przepowiednia mówi o upadku Cyrrusa. Okazało się, że jest odwrotnie. Klasyczna opowieść o tym, że pycha jest ślepa. Krezus wmaszerował na tereny Persów w roku 547 przed naszą erą. Cyrus wyszedł z tej wojny zwycięsko dzięki temu, że zdecydował się na działania prowadzone zimą, co w starożytnym świecie wojny było rzeczą raczej niespotykaną. Do ostatecznej konfrontacji doszło na równinie Tymbra, niedaleko stolicy Lidii, Sardes. Król Persów pokonał wojska Krezusa, a sam władca Lidii został wzięty do niewoli. Sama Lidia zaś, razem z greckimi miastami państwami w Jonii, na stałe weszła w skład Imperium Achemenidów. Kolejną zdobyczą Cyrrusa była Babilonia. Jej podbój został w ostentacyjny sposób wykorzystany na potrzeby propagandy, której Persowie byli mistrzami. Nie chodzi tutaj tylko o czasy Cyrrusa, ale również o kolejnych władców Imperium Achemenidów. Największym chyba mistrzem propagandy był Dariusz III Wielki, ale o nim sobie jeszcze opowiemy. To, co działo się w Babilonie, zostało opisane na tzw. cylindrze Cyrrusa i nie jest to jedyny cylinder, który powstał na przestrzeni istnienia Imperium. Cylinder Cyrrusa łączy ze sobą opowieść o złym królu oraz o bogu, który szuka bohatera, żeby wyzwolić lud Babilonu z niewoli. No i tym złym królem miał być oczywiście Nabonid, a boskim bohaterem Cyrus. W tym cylindrze Cyrus kładzie również bardzo duży nacisk na tolerancję religijną. Niektórzy również nazywają cylinder Cyrusa pierwszą deklaracją praw człowieka. Oto fragment.
Marduk, wielki pan, ofiarował mi Babilon, a ja każdego dnia troszczyłem się o jego kult. Dbałem o dobro miasta i wszystkich jego ośrodków kulturowych. Mieszkańcom Babilonu dałem wytchnienie od trudów, ulżyłem ich niewoli. Marduk, wielki pan, radował się mymi dobrymi uczynkami. Pomimo krótkiego sojuszu przeciwko Astyagesowi, stosunki między królem Persji a Nabonidem, władcą Babilonu, nie były dobre. Sam Nabonid zaś był bardziej zainteresowany religią niż rządzeniem, więc Cyrus postanowił wykorzystać stosunkowo niekorzystną sytuację Babilonii. W roku 539 przed naszą erą wkroczył na jej tereny i udał się w kierunku miasta Opis, gdzie syn króla Nabonida, Baltazar, miał mu dać odpór. Nic z tego jednak nie wyszło, a babilońska armia została rozbita. Kolejne miasta poddawały się Cyrusowi, aż ten w końcu dotarł do Babilonu. Miasto otworzyło swoje bramy praktycznie bez walki. Nabonida zaś już w nim nie było, bo wcześniej uciekł. Później go złapano i stracono. Administracyjna mądrość Cyrusa objawiała się również w tym, w jaki sposób nakazywał traktować nacje czy różne kultury wchodzące w skład imperium. Wraz z rozszerzaniem się granic, wraz ze zwiększaniem się liczby ludności, wzrastało również ryzyko buntów. Cyrus również zapoczątkował kultywowany przez kolejnych władców zwyczaj oddawania czci bóstwom, do których modliły się nacje wchodzące w skład królestwa. Zaraz po przekroczeniu bramy miasta, Cyrus udał się do świątyni głównego babilońskiego bóstwa, Marduka. Można powiedzieć, że był to PR-owy zabieg, podobnie jak pozostawienie urzędników na stanowiskach, które dotychczas zajmowali. Cyrus nie bawił się we wprowadzanie własnych ludzi w struktury administracyjne Babilonu. Nie oznacza to oczywiście, że zostawił Babilończyków samych sobie. Mianował bowiem Persa Gobyrasa na stanowisko satrapy. Wkrótce też rozpoczęły się prace rekonstrukcyjne murów miasta. Nie dlatego, że zostały one zniszczone w trakcie wojny Persji i Babilonu, wtedy nie ucierpiały. Mury otaczające miasto były zaniedbane z powodu nieudolnej polityki Nabonida. Teraz miały odzyskać swoją świetność. To właśnie Cyrus II Wielki wprowadził w imperium urząd satrapy, jednak nie wymyślił tego sam, podpatrzył to u Medów. Dzisiaj ten tytuł kojarzy nam się jednoznacznie negatywnie, z despotycznymi rządami. Słowo satrapa pochodzi z języka łacińskiego, który zapożyczył greckie słowo satrapes. Z kolei to słowo zostało wzięte z języka staroperskiego, którego używano w Imperium Achemenidów. W tym języku władcę prowincji nazywano kszatapawan, co oznaczało obrońcę prowincji. W gruncie rzeczy satrapowie byli przedłużeniem woli króla i sprawowali władzę w jego imię. Do czasów Aleksandra Wielkiego sprawowali zwierzchnictwo nad armią stacjonującą w prowincji. Mogli również kuć własne monety, rozwiązywać sprawy wewnętrzne, a także stanowić prawo. Królowie nie przejawiali tak dużego zainteresowania sprawami wewnętrznymi. Ich domeną było rozszerzanie granic królestwa, jednak i satrapowie podlegali kontroli. Achemenidzcy władcy dysponowali potężnym zapleczem szpiegów zwanych oczami i uszami króla. Nadużywający władzy satrapa był dla króla nie tylko zagrożeniem wojskowym, ale okrucieństwo mogło prowadzić do buntów, zaś jedną z głównych przyczyn tego, że Imperium Achemenidów nie rozpadło się wewnętrznie, była jego duża tolerancja dla kultur oraz religii, które w jego skład wchodziły. Nie oznacza to oczywiście, że bunty się nie zdarzały. Zdarzały się, a jakże. O nich jednak opowiemy sobie bardziej, kiedy będziemy omawiali rządy Dariusza I Wielkiego w kolejnej części cyklu. Teraz wróćmy do Cyrusa. Wkrótce po zdobyciu Babilonu wierność królowi Persów przysięgły fenickie miasta. Była to bardzo dobra zdobycz. Fenicjanie już wtedy słynęli z doskonałych okrętów oraz umiejętności żeglugi. Musimy jednak pamiętać, że władza praktycznie każdego wielkiego króla lub dowódcy starożytności, czy to Aleksandra Wielkiego, czy to Juliusza Cezara, czy Cyrusa II Wielkiego, skąpana jest we krwi, niewolnictwie oraz śmierci. Mitem jest, że w Imperium Achemenidów nie było niewolnictwa, ale o tym powiemy sobie w drugiej części cyklu. Był rok 539 przed naszą erą, kiedy Persja pochłonęła Babilonię, a Cyrusowi zostało około 10 lat życia. Przez większość późnego okresu rządów walczył głównie z plemionami koczowniczymi, z czego największym i sprawiającym chyba najwięcej utrapienia byli Massageci. Wiemy, że w 530 roku planował przeciw nim kampanię wojenną. Miała być to agresywna kampania zdobywcza, której celem było zagarnięcie terenów, na których żyli Massageci. I ta kampania miała być ostatnią w życiu Cyrusa.
Nie znamy okoliczności jego śmierci, bo źródła perskie o niej milczą. Na temat tego, jak Cyrus II Wielki zakończył swój żywot, wypowiadają się jedynie Grecy. Według Ksenofonta umiera spokojnie, w łóżku, otoczony gromadką swoich synów. Ktezjasz zaś utrzymuje, że został on ranny w trakcie walk z plemieniem Saków. Udaje mu się jednak wrócić do stolicy, by tam skonać w otoczeniu rodziny. Wersja Herodota zaś jest najbardziej rozbudowana, bardzo udramatyzowana, ale jej prawdopodobieństwo jest proporcjonalnie wątpliwe. Otóż Cyrus miał polec właśnie w trakcie walk z Massagetami, gdy wojownicza królowa plemienia Tomyris ścięła mu głowę na polu bitwy w ramach zemsty za śmierć syna. Cyrus II Wielki umiera w roku 529 przed naszą erą. Kto obejmie po nim władzę? Kto wstąpi na tron? W przyszłości polityka dziedziczna perskiego dworu przyprawiać będzie o ból głowy, a także będzie przyczyną wielu kłopotów, ale o tym przekonamy się w kolejnej części cyklu. Cyrusowi całe szczęście udało się uniknąć tych wszystkich machlojek. Król miał dwóch synów z prawowitego łoża, starszego Kambyzesa i młodszego Bardiję. To właśnie ten pierwszy został wyznaczony na następcę i w trakcie wyprawy Cyrusa sprawował władzę w roli regenta. Bardia zaś otrzymał we władztwo duży fragment Azji Środkowej. Kambyzes dosyć szybko zawarł ważne małżeństwa. Po pierwsze poślubił swoją siostrę Atosę oraz przyrodnią siostrę Roxanę. Śluby w ramach własnej rodziny nie były rzadkością, nie tylko wśród starożytnych Persów. Podobnie czyniła chociażby dynastia Ptolemeuszy w Egipcie. Miało to na celu umocnienie więzów rodzinnych i bezpieczeństwo dynastii. Niemniej Kambyzes wiedział, że musi również zdobyć przychylność Hanów, dlatego poślubił również Fajdymę, córkę niezwykle bogatego i potężnego Hana Otanesa. To miało umocnić jego pozycję na arenie politycznej. Po śmierci swojego ojca objął tron jako Kambyzes II. Sam Cyrus został pochowany w grobowcu w Pasargadach. Tak oto kończy się historia o tym, jak powstało pierwsze supermocarstwo świata. Ten odcinek skupiał się na jednym władcy, na Cyrusie II Wielki, ponieważ to właśnie on przez 30 lat swojego panowania, najpierw nad Pasargadami, a potem nad całym imperium, stworzył największe królestwo, jakie dotychczas widział starożytny świat. Królestwo, które w przyszłości odegra kluczową rolę w światowych wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.